Jest takie malownicze miasto, które zrozumiało, że poprzez skrzydła odkrywa na nowo coś, co rokrocznie pokazuje w trakcie lotniczej majówki. Co to takiego? Uczucia. Uczucia. Trzeba się wczuć w to, co ten jegomość w samolocie na górze robi i przekazać te uczucia widzom. To jest chyba najważniejsze. Iława mówi dzień dobry i zaprasza na jedyną w swoim rodzaju lotniczą przygodę. Możecie przyjechać samochodem albo pociągiem. Najważniejsze, żebyście byli. A my chcemy pokazać, że Iława to też miasto otwarte na różne inne atrakcje i tą różnorodność chcemy uwypuklić i ta impreza temu tak naprawdę służy. I żeby też pokazać naszą Iławę jako miasto przyjazne turystom, nie tylko w okresie takim typowo wakacyjnym, typowo wodnym, prawda? Każdego roku Iława gości najlepszych pilotów pokazowych z kraju i ze świata. Cywilne i wojskowe statki powietrzne biorą tu udział w unikalnym balecie nad jeziorakiem, stając się jedną z niewielu tego typu imprez w Europie, w trakcie których samoloty prezentują się nad wodą. Koncert gangu silników, świst skrzydeł i feria barw na niebie. No i to, czego nie znajdziecie nigdzie indziej. Samoloty cumujące jak statki do nabrzeża. Lotnicza majówka edycja 2019 przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów, bo uczta była syta. Zresztą zobaczcie sami. Dość specyficzne miejsce pokazów, dlatego że nad jeziorem, nad wodą, tutaj nie ma lotniska, więc nie będziemy mogli obserwować startów, lądowań. Ma to inny charakter troszeczkę, te samoloty będą przylatywały, będą prezentowały się właśnie nad jeziorakiem. W związku z tym, że byłem pilotem pokazowym, prezentowałem samolot MiG-29, byłem uczestnikiem pokazu właśnie od tej drugiej strony, gdzie to ja latałem, a nie mnie komentowano, mnie obserwowano. Znam ten warsztat i potrafię zareagować, widzę, co się dzieje w powietrzu i czasami czuję się tak, jakbym był w tej kabinie. Proces przygotowania do prowadzenia takich pokazów, do komentowania pokazów, to jest trwa kilka tygodni, dlatego że od organizatora otrzymuję materiały, kto będzie latał, na czym będzie latał i później na podstawie tego tworzę sobie całą historię o samolocie, o pilocie, który tam jest. Żeby skomponować program dla zwykłych ludzi, to jest naprawdę takie zadanie, dopasowanie każdego elementu tak, żeby współgrał z częścią lotniczą, czyli żeby piloci się nie za bardzo nie powtarzali, jak również żeby dynamika była zachowana tego całego pokazu. Udało nam się to uzyskać między innymi dzięki wojsku. Współudział w pokazach lotniczych jest przedsięwzięciem szkoleniowym, a przy okazji możemy zaprezentować statki powietrzne społeczeństwu. Najważniejszy jest tak naprawdę klimat tego miejsca, a klimat tworzą ludzie. I mamy dużo tutaj organizacji, które nam pomagają w organizacji tego wydarzenia. Grup nieformalnych, formalnych, wojsko, wszystkie nasze grupy z Iławy, które się w to angażują, więc myślę, że wspólnie z wspólnymi siłami przy organizacji tego wydarzenia wszystko poszło w porządku. Wsparcie partnerów, wsparcie sponsorów nie tylko uatrakcyjnia imprezę, ale scala lokalne środowisko.
korzyści wynosi każdy, ale najważniejsze jest to, co partnerzy wnoszą do tego projektu. Każdego z nas łączy pasja, tak? I do lotnictwa idziemy z pasji, więc staramy się dotrzeć do młodych ludzi, tak aby mieć kolejnych naszych następców, ponieważ my też kiedyś musimy zakończyć naszą działalność lotniczą i czekamy na naszych następców, więc no, myślę, że to jest dobra forma zaprezentowania kunsztu i promocji, pokazania tego trudu, wysiłku. Wysiłku, który jest nie tylko podziwiany, ale też zrozumiany przez widzów. Kiedy jest pokaz akrobacji, to dla większości publiczności niezwiązanej z lataniem, no, lata facet i robi koziołek. Jak się im uświadomi, że w przypadku dużego samolotu, to on obraca tam kilkoma tonami żelastwa w powietrzu, a w przypadku tych lekkich, które się szybko obracają, to, że kręci się jak w wirówce i mimo wszystko musi wiedzieć, co się dzieje, musi umieć wyprowadzić z figury, to dopiero uświadomienie tego widzom daje moim zdaniem jakieś takie pełne wrażenie po tym pokazie. To wrażenie wzmaga też poczucie bezpieczeństwa. Tu żadna figura, żaden przelot nie odbywają się przypadkiem, a gdyby nawet, na posterunku stoją kontrolerzy. Cessna to specjalna fraza stop show, stop show, stop show. Po jej usłyszeniu, co zaznaczyliśmy na briefingu, załoga natychmiast przerywa zadanie i wykonuje powrót na swoje lotnisko, a tak jak warto zaznaczyć, że to przerwanie pokazu może nie być związane stricte z pokazem lotniczym, ale na przykład z jakimś incydentem, który w strefie publiczności się odbył i który może wpłynąć na bezpieczne wykonanie zadania lotniczego. Bezpiecznie na ziemi, bezpiecznie w powietrzu i bezpiecznie na wodzie. W końcu to Jeziorak, dom rodzinny Iławskich ratowników, którzy także w tym roku wsparli imprezę swoją czujną obecnością. Każdemu z nas przyświeca taka idea, żeby ten kalendarz imprez rozciągnąć jak najdłużej w czasie, żeby tylko ten sezon turystyczny nie ograniczał się do wakacji. I tak naprawdę ta majówka lotnicza ma rozpocząć nasz długi sezon turystyczny i chcielibyśmy właśnie, żeby to nie zaczynało się w czerwcu, tylko w maju, żeby jak najwięcej turystów w jak najdłuższym czasie przyjeżdżało. Może więc już planujesz majówkę 2020? Pamiętaj, by nie ominąć Iławy.